Wiecie, nic równie beznadziejnego jak ta stacja graniczna w Maczkach. Te smętne laski, sosnowe naokoło i te dwie puste linie szyn wyciągnięte na piasku. Powinno między nimi być napisane Kudanta. Zasiate oni speranza. Czy ja mogę jutro nie iść na prelekcję? Mamy wszyscy pójść na pogrzeb senatora. Ani mi się waż. Władze zakazały. Twoim obowiązkiem jest słuchać władz. Rektor Królewskiego Uniwersytetu, jaśnie wielmożny, mości dobrodzieju. Z wielu bardzo przyczyn, chcąc dać inny tor nauk memu synowi Zygmuntowi Krasińskiemu, mam honor prosić jaśnie wielmożnego bać pana dobrodzieja o przesłanie mi jego uwolnienia od kursów, na jakie był zapisanym. Cześć mam być z winnym poważaniem, jaśnie wielmożnego bać pana dobrodzieja, najniższym sługą. Wincenty Krasiński. Kochany papo, pożegnawszy się z papą w błoniu ze łzami, które dotąd płyną i z żalem, który moje serce napełnia, puściliśmy się szybkim pędem po kaliskiej drodze. Skracając czas długi, wystawiałem sobie, kiedy znów zobaczę dom rodzinny i ojca z mego postępowania zadowolonego, przyjmującego mnie ze łzami radości. Niezmierniśmy prędko jechali, szosę była wyborna, a konie żywe i mocne. 3 tygodnie dopełniły się od naszego wyjazdu, i o 11 z rana stanęliśmy w Genewie. Wyruszyliśmy z Mickiewiczem rano i wdrapaliśmy się na wierzchołek góry, wzniesionej bardzo nad jeziorem genewskim. Z niej widok był pyszny. Całe jezioro błękitne. Wieniec gór wokoło, przestrzeń ogromna. Rozmowy z Mickiewiczem oświeciły mnie w wielu względach, co do literatury i filozofii. Zupełnie mi wyperswadował, że szumność jest głupstwem, tak w działaniu, jak w mowach, jak w pisaniu, że prawda i prawda tylko może być piękną i ponętną w naszym wieku, że wszystkie ozdóbki, kwiaty stylu są niczym, kiedy myśli nie ma, że wszystko na tej myśli polega i że chcąc być czym teraz, trzeba uczyć się i uczyć i prawdy wszędzie szukać, nie dając się ułudzić przez błyskotki, które świecą przez czas jakiś jak robaczki na trawie w maju, a potem gasną na wieki. Spotkanie z nim wiele mi dobra przyniosło. O, jakie fałszywe sądy były o nim w Warszawie. Rozległej on jest nauki. Umie po polsku, po francusku, po włosku, po niemiecku, po angielsku, po łacinie i po grecku. Doskonale zna politykę europejską, historię,
filozofię, matematykę, chemię i fizykę. W literaturze nikt może w Polsce tyle nie ma znajomości. Słysząc go mówiącym, zdaje się, że każdą książkę czytał. Smutny zwyczajnie i zamyślony. Nieszczęścia już mu zmarszczki na 30-letnim czole wyryły. Zawsze spokojny, cichy, ale znać we wzroku, że rzucona iskra zapali świecący płomień w piersiach. Wydał mi się być ideałem człowieka uczonego i geniuszu pełnego. Rewolucja wybuchła w Warszawie. Przez 5 akademików, 4 podchorążych, zaczęta i 3 poetów, jakoż oficerów. Jeden dawny oficer mojego pułku przyniósł mi propozycję rzuconą do pałacu wywyższenia mnie. Bylem dał słowo, że będę im przewodniczył. Odpowiedziałem, że jako adiutant króla nie mogę być dezerterem. Nocą przebrałem się, nie bez niebezpieczeństwa, i blisko mławy granicę po chłopsku ubrany przeszedłem. Posłałem cesarzowi raport. Przeciwko krajowi w niczym służyć nie będę, ani bronią, ani radą. Ciekawym odpowiedzi. Co widzisz? Oskarżony. O, załamał dłonie. Kto on jest? Ojcze. Za to, żeś nic nie kochał, nic nie czcił, prócz siebie i myśli twe, potęgą jesteś, potęgą na wieki. Kochany ojcze, teraz nadchodzi dla mnie uroczysta chwila. Zmuszony jestem powiedzieć ojcu, którego kocham i kochałem zawsze nade wszystko, że pójdę przeciw jego woli, że będę się starał do Polski wrócić, że to jedynym staje się celem wszystkich mych myśli i działań. Drogi papa mi pisze, bym podróżował, uczył się, kształcił i bywał po towarzystwach. I któż ze mną zechce pomówić? Kto rękę ściskać? Kto się zapoznać, kiedy się dowie, że Polakiem podróżującym dla zabawy i nauki w czasie, kiedy Polacy co dzień giną w Polsce? Ojcze drogi, nie odwróć nic od syna. Wierzę mocno, że robię to, co powinien. Przebacz mi. Drogi ojcze, naturalnie pan Jakubowski zamknął mi wszystkie drogi do wyjazdu. Uczucie obowiązku i bojaźń wstydu tak mnie nękają, iż czasem od zmysłów odchodzę, kiedy o tym pomyślę. Nieszczęśliwy jestem. Dawniej to mówiłem przez romantyzm. Dziś niestety rzeczywistością się to stało. A teraz, by przerwać ten smutny tok, chcę donieść drogiemu papie o Włoszech. Starożytny świat, cały obalony u stóp krzyża drewnianego, przejął mnie uroczystym poszanowaniem. Ruiny, ślady przemocy, potęgi i ucisku teraz leżą w błocie i glinie. Kampania rzymska jest szeroką mogiłą, opasaną Apeninami, nagą, bez krzewu, bez drzewa, zielona rzadką murawą, z niebem wiecznie błękitnym, z słońcem podobnym do słońca pustyni. Tłumy, gdzie pasą się trzody nad grobem wielkich mężów i tyranów posporych. Z Mediolanu we 3 dni przez Weronę, Vicenze i Padre przybyliśmy do Wenecji. Tu zacząłem brać kąpiele z wody słonej morskiej i mam nadzieję, że pomogą mi na oczy. Chciałbym być już w Opinogórze. Choć piękne zwiedzam krainy, coś mnie popycha naprzód ku Polsce, ku ojcu. I niewiele też mam pociechy z tego wszystkiego, bo mi oczy nie pozwalają się nacieszyć niebem i morzem. Mów pan, co czujesz. Już nie mogę ciebie, ojcze, i tego pana rozpoznać. Iskry i nicie czarne latają przed moimi oczyma. Powieki prześliczne,
Białka przeczyste. Żyły wszystkie w porządku. Muskuły w sile. Śmiej się pan z tego. Pan będzie zdrów jak ja. Nie ma nadziei. Sam pan hrabia przypać się z żenicy. Nie czuła na światło. Osłabienie zupełne nerwu optycznego. Wszystko, co żądasz, pół mojego majątku. Dezorganizacja nie może się zreorganizować. Żadnej nie ma nadziei. Twój syn poetą, czego żądasz więcej? Dostałeś od syna króla Murata, kiedy miałeś 2 lata. Do 2. roku życia ma zgodzić bycie Napoleonkiem. Ojcze, błagam, zaklinam na wszystko, co najświętsze. Na pamięć matki nie rób tego. Nie wieź mnie do Petersburga. Sir. Bonjour, mon cher comte. Voulez-vous visiter le palais? Eh bien, mon jeune ami. Jakie stanowisko dogodziłoby pan najlepiej? Czy wolisz pracować w dyplomacji czy u dworu? Sir, niestety zdrowie nie pozwala mi skorzystać z łaskawości waszej cesarskiej mości. Lekarze zalecają mi klimat południowy. Prosiłbym waszą cesarską mość, żeby mi raczył użyczyć pozwolenia na wyjazd za granicę. Wszystko, czego sobie życzysz. Rozkażę, aby ci wystawiono paszport zagraniczny. Przyjdzie czas, że nie tych opinia będzie ścigać, co mają czyste ręce od zabójstw, ale tych, co się do zguby kraju przyczynili. Tych, co na gruzach ojczyzny własnych korzyści szukali. Dwa kolory rządzą światem, porządek i rozruch. A to na to, żeby ci, co posiadają, a ci, co nie posiadają, żeby posiadli. Stąd ten ruch nieznośny partii, którym po całym świecie się rozszerza, a przybiera preteksta najczystszej miłości ojczyzny, żeby dojść do celu. Dość już ofiar padło w Polsce dla ambicji niektórych naczelników partii. Zupełnie zmieniłem zakończenie. Rozszerzam 3. część i wystawiam w niej walkę 2 pryncypiów, arystokracji i demokracji. Kiedy myślę o dzisiejszej arystokracji, przychodzą mi na myśl bohaterowie Homera lub Nibelungów, którzy przeznaczeni są na to, żeby zginąć, a jednak walczą. Słowo hrabia dziwnie brzmi w gardle moim. Dzięki ci, żeś zaufał domowi mojemu. Starym zwyczajem piję zdrowie twoje, gościu, w ręce twoje.
Otóż mi stara szlachta, zawsze pewna swego, dumna, uporczywa, kwitnąca nadzieją, a bez grosza, oręża, bez żołnierzy. Obrażasz mnie każdym słowem. Zda się, próbujesz, czy zdołasz w niewolnika obrócić na dzień triumfu swego. Przestań, bo ja ci się oddzięczyć nie mogę. Opatrzność mojego słowa cię strzeże. Zwycięstwo i życie. Jedno tylko prawo uznaję i przed nim kark schylam. Zgrzybiali, robaczywi, pełni napoju i jadła, ustąpcie miejsca zgłodniałym, młodym i silnym. Ja także znam świat twój i ciebie. Patrzyłem wśród cieniów nocy na pląsym motłochu po karkach, którego wspinasz się do góry. Widziałem wszystkie stare zbrodnie świata, ubrane w szaty świeże, nowym kłujące tańcem. Ale ich taniec ten sam, co przed tysiącami lat. Rozpusta, zło i krew. A ciebie tam nie było. Nie raczyłeś stąpić między dzieci twoje, bo w głębi ducha ty pogardzasz nimi. Kilka chwil jeszcze, a jeśli rozum cię nie odbierze, ty będziesz pogardzał sam sobą. Z pokolenia, które piastuje, w sile woli mojej narodzi się plemię ostatnie, najwyższe, najdzielniejsze. Ziemia takich nie widziała mężów. Oni są ludźmi wolnymi, panami jej, od bieguna do bieguna. Ona cała jednym miastem kwitnącym, jednym domem szczęśliwym, jednym warsztatem bogactw i przemysłu. Postęp, szczęście rodu ludzkiego. Ja kiedyś wierzyłem, ale teraz trzeba się mordować nawzajem, bo teraz im tylko chodzi o zmianę plemienia. Sługo jednej myśli i kształtów jej. Hańba tobie. Darmo, ty mnie nie zrozumiesz nigdy, bo każdy z ojców twoich pogrzebam z motłochem pospołu jako rzecz martwa, nie jako człowiek z siłą i duchem. Ani ty, ani żaden z twoich by nie żył, gdyby ich nie wykarmiła ich łaska, nie obroniła potęga ojców moich. Słowa twoje się kruszą na ich chwale, jak dawniej strzały pochańców na ich świętych. Pancerza. A teraz czas już tobie wynieść z domu mojego. Gościu. Wolno puszczam ciebie. Czy pamięta papa treść myśli jednej mojej, którą opowiadałem papie w Petersburgu i którą papa znalazł piękną? Zwała się Iridion. Działa się przed wiekami w Rzymie. Napisałem był jej połowę w Petersburgu, w Warszawie podarłem, bo nędzna była, ale przez rok cały ona mi spokoju nie dała. Chodziła mi po głowie, nabierała szerzy i mocy. Tu mi się objawiła. Tu zobaczyłem mego Iridiona chodzącego po forum, a ja go już nie tworzę. Obserwuję tylko. Człowiek ten chodzi ze mną po wszystkich ruinach. Przez wdzięczność nie dam mu zginąć. Lasku frejburskim, jak koniecznie żądałem zostać się z tobą aż do dnia dzisiejszego. Myśl zawsze harmonijnie się układa, ale życie nie tak. Życie ma coś ślepego w sobie, byle wyszło naprzód, wszystko nam jedno. Gdzież ten wieczór, jakżeż daleki i bliski. Zarazem przeszłość ma to strasznego w sobie, że nas co krok zatrzymuje. Każe siadać, przymusza płakać nad sobą, każe wzdychać do siebie, a tymczasem sama stoi opodal, nie zbliży się. Nie powróci, nie przytuli nas do serca. Nas, co byśmy za nią resztę naszej przyszłości oddali.
Nie umiem się rozerwać. Upić się zewnętrznym światem nie mogę. Wewnątrz siebie ciągle żyję. Wewnątrz rozdzieram sam siebie. Nie ma takiej chwili, w której bym zapomniał, co ciąży nade mną. Ból nigdy nie zasypia we mnie. Gdy ciało moje zaśnie, on jeszcze w snach moich żyje. Słaby jestem. Gorączka mnie z piekła pali, oczy nieznośnie bolą, a w duszy coś dziwnego, coś gwałtownego jak namiętność, a zarazem smętnego, jakby wszystko minęło. Jakbym już był bardzo stary i żyć, i czuć już nie mógł. Wzywam Cię w boskiej wspomnienia godzinie. Stań tu przede mną, nim ta chwila minie. Stań tu przede mną, lecz jak wtedy cała, lekkimi szaty błękitna i biała. Czytałem całą historię. Ładnie po polsku napisana, masz dar ślicznego spolszczania swoich myśli. Często nadzwyczajnie. Krąg tych kilku drobnych myłeczek, czasem mylisz się w pisowni, czasem w składni, ale to wszystko minie przez używanie. Położę się. Położę się. O, zawsze ty ę opuszczasz, kiedy mówisz o sobie. Piszę. Pisze, znaczy trzecia osoba. On pisze, kiedy tymczasem ja nie piszę, tylko piszę. Widziałam wczoraj pana R. Chcę wyjść na wielkiego artystę. Tu znowu. Kiedy o nim mowa, to nie chcę, ale chcę. Chcę zapisać tu coś, co by zostało po mnie. Jak ślad myśli, gdybym tej myśli nie wykonawszy, umarł. W dzikim ustroniu wśród obłamanych głazów usiadłem, w ciepłych promieniach słońca pod nogami morze. Capri iskia przed okiem, za wysuwającym się przylądkiem Neapol. Będzie to poemat woli i czynu, nie sztuki. Już tego poematu jest część jedna, ta część, która jest sama, niewiele znaczy. Nigdy pomysł tej całości i tego ogromu mnie się tak jasno i tak koniecznie nie objawił jak dziś. Ciekawe rzeczy mówił pan Adam na kursie, że jedyny dramat istniejący dotąd na świecie, narodowy dramat, mowy to nieboska. I oświadczył, że Dani wystawianie teroźniejszych sztuk francuskich. Duch jedynie autora jeden na scenie działać powinien. Chciałby widzieć autora nieboskiej komedii samego mówiącego swe dzieło, a wkoło niego tylko przesuwające się widma osób i obrazy miejsc w dramat wchodzących. Szczególny pomysł. Droga moja, u Branickiego był młody Francuz, żywy, papla, ognisty, ruchawy, mało uczony,
wszystkiego dowodzący i zdaje się Zuch, z twarzy przypominający typ napoleoński. Mon oncle. Któż to? Synowiec cesarza. Który? Brat pani Demitow, książę Plon-Plon. Co chwila mówiący o stryju swoim, jak gdyby geniusz cesarza mógł mieć synowca w rozumie jego. Dziwne jednak, ile razy rzekł mon oncle? Dreszcz przebiegał mi żyły, coś fantastycznego okrążało mnie. Wlepionem oczy trzymał w niego. Ta sama krew, to samo ciało, myślałem sobie. Zaczął mówić o ideach napoleońskich. I tak bredził, tak gmatwał, tak mylnie przytaczał słowa stryja na świętej Helenie, że mnie zdołał dłużej wytrzymać. Uczułem się bliższym krewnym niż on. Wystąpiłem do rozprawy tak jak umiem czasem. Zacznę mu więc cytować słowo po słowie, wykazywać, że się myli, że cesarz tak myślał i przepowiadał wieki przyszłe, a nie owak. Rozprawiając, wyszliśmy razem. Krzycząc L'Empereur, machając parasolami, szliśmy do jego mieszkania. Pamiętasz, że w Freiburgu za każden bal, na którym będziesz, zobowiązałaś się mnie zapłacić 2 napoleony? A za każdego, który się będzie do ciebie umizgał, tyleż. Przesyłam ci więc rachunek. Za bal u księcia San Teofano 2 napoleony. Za zmartwychwstanie Meffego pod postacią Bedmara 2 napoleony. Razem 4 napoleony. Droga moja, ojciec marzy o moim ożenieniu. Nieożeniony nie mam żadnej wartości w jego oczach. Zatem zapewnie mnie znienawidzi lub zobojętnieje dla mnie. Ja zaś ożenić się nie ożenię. Wieczór u Branickich. Józefa Kalinowska zasiadła do fortepianu. Słyszałaś ty kiedy ryk krowy tyrolskiej? Pisk rozkochanego kota czy skomlenie psów nad ścierwem? Prawda, tyś mnie słyszała, ale przysięgam ci, że lepiej śpiewam. Kiedy wszyscy odeszli, zatrzymuje mnie Wąsowiczowa i powiada mi. No, będę z panem szczera, bo pana kocham i poważam. Z tych dwóch panien jedną chcę dla Morysia. Którąż pan bierze? Radzę pani, byś jak najprędzej Morysia wyprawiła do Rzymu, a z tęgą sumą pieniędzy. A to na co? Na to pani by sobie wyrobił w kancelarii apostolskiej przywrócenie przywileju danego hrabiemu Gleisen z XIII wieku, który w Erfurcie śpi na grobowcu z 2 żonami. A gdy Moryś takową bullę uzyska, niech sobie weźmie obie. Najdroższa moja, nie mając gdzie i komu kazać robić tej drobnej miniatury, którejś żądała, odkładam ją na później. A teraz kazałem się wydagerotypić. Dopiero co wracam od dagerotyparza. Siedziałem na słońcu przed kamerą obskurą pół minuty. Światło mi dokuczało, więc wyraz moich oczu pełen bólu był i walki. Ten maleńki obrazek doskonale podobny, ale straszny jest. Ażem się sam cofnął przed własnej twarzy wyrazem, gdy artysta odkrył blachę najadowaną. To ja. To hrabia Henryk w nieboskiej, ale hrabia Henryk rzucający się z murów zamku i rzucający przekleństwo. Droga moja Diali, źle, źle, źle. Wczoraj widziałem się sam na sam z panną. Powiedziałem jej, o ile tylko mogłem, jak dalece nieszczęśliwą ze mną będzie. Pani, czyż nie ma kogoś, kto by ci mógł więcej szczęścia dać ode mnie? Ja niczego nie żądam już teraz. Dawniej ideałem było kochać ogromnie, być kochaną nawzajem, tak. Ale teraz wiem, że z nikim szczęśliwa nie będę. Wszyscy, którzy ze mną żyli, w końcu zawsze przeklinali moje szatańskie niepokoje ducha, nieopisane smutki. Jestem z tych, których nigdy nic nie zadowoli, którzy zawsze dalej i wyżej chcą, a gardzą wszelką potocznością, spokojem i zaciszem domowym. Wpadam w przepaść smutku, rozpaczy i zgryźliwości, a wtedy nic i nikt mi nie pomaga. Nic?
Nic więcej nie zdoła pana pocieszyć. Nic. Jak to? Więc pan nigdy nie zaznał w życiu szczęścia? Tak, miałem w życiu długie okresy szczęścia, ale to już nigdy nie wróci. I on dalej jeszcze tłumaczył jej, o ile mnie znośny i straszny, dodając, że tylko samotność i oddalenie się od przytomnych mnie zbawia. Nie. Nikt inny. Gdy mój ojciec wczoraj rano przyjechał do Branickiej, ona mu rzekła: nie myśl bym syna twego nie znała i nie wiedziała, że to szlachetny człowiek. Bym sądziła, że się dla ciebie poświęca, że córki mej nie kocha i o nią nie dba. Ale córka przyszła i płakała i prosiła, więc niech się wola jej, a nie moja stanie. Potem zawołała córkę i rzekła te niegłupie wyrazy. To nie ja go chciałam, bo mu jestem przeciwna ze wszystkich sił moich, wiedząc, że cię nie kocha i że cię kochać nie będzie. Ale skoro ty go chciałaś, to kochaj go. I kochaj go mocno. I bądź szczęśliwa, o ile to możliwe. Wintrzuję. Potem mój ojciec, rozpłakany i zadyszany, porwał mnie w ramiona, a ja mu uścisku nie oddałem. Czułem, że wpadnę w konwulsję. Czułem, że mi się czaszka z tyłu rozpada, że rozum tracę i że może oszaleję z rozpaczy głuchej. Czyż oni myślą, że mu skrzydła oblepią błotem i karmić go będą kalafiorami? To smutno i nudno. Lecz dla mnie życie wszędzie jednakowo sunie się, byleby przeszło bez gorszych cierpień i prób. Dość na tym, co je znieść trzeba było. Jakoś mnie nie poszczęściło się w życiu. Komu tylko życzyłam dobrze, taka istota odpłacała niewdzięcznością lub różnymi innymi trybulacjami. No to ten żywot jest tylko ogromnym dysonansem. Znaczna liczba osób z rozmaitych stron przybyłych zgromadziła się do kościoła katolickiego w Dreźnie, a wtem przybyli do stopni ołtarza i narzeczeni. Skromny wianek mirtowy, prześliczna biała atłasowa z bogatymi koronkami suknia, drogie brylanty i diamenty zdobiły urocze wdzięki panny młodej. Będę wierną żoną tobie. Jako matka mówiła. Jako matka mówiła, jako serce mówi. Ale tylu ludzi jest tutaj, tak gorąco i hucznie. Idź raz jeszcze w taniec. Ja tu stać będę, patrzeć na cię, jakem nieraz w myśli patrzę na sunących aniołów. Ten ślub był komu wesoły, a mojemu panu hrabiemu trucizną. Wszystkie dni przed ślubem płakał, narzekał na ojca swojego. Mówił, że dla ojca muszą tę wolę uczynić. Jeżeli mnie kto zgubił na wieki, to mój ojciec własny. Wolałbym na pistolety, aniżeli do ślubu. Po ślubie powróciwszy, zrzucił frak ślubny, cisnął. Gdybym go nigdy nie widział, wyrzuć go.
Panno duszno, burza się gotuje. Rychłoż tam, ozwie się piorun, a tu pęknie serce moje. Dzisiaj, wczoraj. Przez cały tydzień i od trzech tygodni, od miesiąca słowa nie rzekłeś do mnie. Nadeszła godzina. Dzień odwleczę. To mi wszystko jedno, bo już nie patrzysz na mnie. Odwracasz się, kiedy wchodzę. Zakrywasz oczy, kiedy siadam blisko. I czuję, że powinienem cię kochać. Dobiłeś mnie tym jednym powinienem. Lepiej powiedz od razu, nie kocham. Przynajmniej będę wiedziała wszystko. Wszystko. Biada twojej matce, która cię na świat wydała. Biada mnie, który cię spłodziłem. Biada kobiecie, która cię poślubiła. Biada tobie samemu. Jesteś egoistą, który, żeby ugotować jajko, spaliłby dom swojego najlepszego przyjaciela. Czy papa w sumieniu swoim o tym przekonany? Przekonany. Więc nasze zdania się różnią. Dziś rano poszedłem do niego. Oskarżał mnie o niewiarygodne rzeczy, że lord Byron Szelma, gałgan bez serca, kiep fizycznie i moralnie. Co to za zima będzie? Co to za zima? W końcu końców ta panna szlachetną jest istotą. Co za szał ją ogarnął, że chciała, mimo wszystkie przestrogi moje i cudze. O moja, biali mój drogi aniele, biedny ja bardzo. Droga. Najdroższa Diali, podczas jazdy z Milhausen do Strasburga skoczył jeden z urzędników kolei żelaznej na rusztowanie, na którym stanął mój kocz i powiada mi po polsku. Ja z Lubelskiego, zowię się Niemirycz. Z wieloma ziomkami przejeżdżającymi o panu się człowiek nagadał, bo o panu wiele mówią. Ja wiem, pan w Warszawie to jak w więzieniu. Dziwne takie spotkanie wygnańca na kolei lecącej. Jak ptak przyleciał do mnie, jak ptak odleciał. Mnie Mickiewicz osądził, jakby Bóg mnie osądził, gdyby Bóg był bez serca. Energii, prawda, nigdy nie miałem do rozdeptywania serc ludzkich. On pamięta mnie w czasach takowej bez energii. Pamięta, że mnie pojechał do powstania, więc ma prawo sądu nade mną i używa go. A jednak wiem głęboko, że on mnie kocha. Proszę, strzeż się jego żony. To diablica. To przechrzcianka i wariatka. Niedawno mówiła do jakiegoś z księży naszych. Jako przechrzcianka nie wierzyłam nigdy w Chrystusa, bo przechrzty w nic nie wierzą. Adam naganiał mnie do kościoła i do spowiedzi. Przystępowałam do niej, by się mężowi przypodobać, ale w duszy żadnej wiary nie miała. Dopiero mistrz uzdrowił mnie. Teraz wiem nie tylko, jak jestem i na co jestem, ale wiem razem, że już siódmy raz przebywam na świecie, a Adam dopiero szósty. Widzisz więc, co za żydowica talmudyczna. Zgubą Adama to ożenienie się. I on sam pewno to czuje. Wczoraj czytałem katechizm komunistów niemieckich. Struchlałem.
ateizm zupełny, absolutny, zgilotynowanie Boga. Jeśli takie plemię dojdzie do władzy, to pięknych się napatrzy rzeczy. Eliza wczoraj była u papieża. Przyjął ją i odeskalkową w małym gabinecie. Trzy grzechy ciążą na Polsce. Rozwody, prześladowanie Żydów, ucisk włościan. Wiesz oczywiście o tym, co się stało w Paryżu. Czekam tu rozwoju przypadków i wypadków. Do wojny gotuje się wszystko, całe Włochy brą. Wojna zaczęta, tu świat, wszystek długi i szeroki rozgoni. Nieboska się teraz zaczyna i długo trwać będzie. Nie jeden pankracy się zdarzy. O to chodzi, by hrabiowie Henrycy byli dzielniejsi od hrabiego Henryka, żeby zmartwychwstać cnoty, zacności, mądrości i odwagi trzeba. Trzeba świętości narodowej. Taka, że przebaczyć urazy i krzywdy. Podnieść się wyżej niż zemsta, słowem stać się wśród zamętu świata europejskiego najwyższą zacnością moralną, zatem i potęgą. Wtedy skruszy się na nas i Moskwa, i Czerwona Rzeczpospolita. Polski nie będzie już. Połączą się Czechy, Moskale, Polacy, wszystko spłynie w jedność plemienia. Narodowości zginą, stopią się! Polska, co? To najeźdźcy, to plemię Lezgów przybyłe z Kaukazu przed wiekami ujarzmiło chłopa Słowianina, a dziś ono plemię obce, ona szlachta musi się rozsypać! Zginąć! Zniknąć! Wszystkie filozofy, wszystkie kościoły świata razem wzięte! Imię Polska nawet skazane na śmierć i zagubę będzie tylko słowiańszczyzna. To dogmat towianizmu. Wszystko wypadło wczoraj z ust Adamowych wśród niepowstrzymanego rozwścieczenia. Poczułem pankracego, ale hrabia Henryk zachował spokój i tym spokojem, a godnością i przestrogą poważną rozbił wściekłość przeciwnika. Biedny on, biedny. Okropne czasy! Rozłamuje się Polska. Za nic mają tysiące lat czynów i związków z Zachodem. Ale ufajmy w Bogu. Będziemy najszlachetniejsi, a zwyciężymy. Moja najdroższa Diali. Dżendis i pankracy w nim połączeni i zharmonizowani. Wszystko zniszczyć i obalić i swoje postawić. Oto popęd, który wiecznie w nim żył. Już tu okropnych scen zaczął się dopuszczać. 12 młodych ludzi schwytał i oświadczył im, że wcale się Towiańskiego nie zrzekł. Na swoich apostołów ich obrał. Koniecznie żąda, aby mu do rąk dano chorągiew, z którą chciano iść do papieża i którą miał papież błogosławić. Kto nie z nami, ten przeciwko nam, albo dostaniem chorągiew i błogosławieństwo papieża, albo obejdziem się bez niego i w marsz. Na Moskwę się nie targać, bo osłabiona. O Francji nic nie mówić, bo jej służę. A teraz powiem sekret. Będzie przysięga. Okropny człowiek. Ani sobie go już życzę spotkać, bo jeżeli spotkam, przyjdzie do wojny i to do ostatecznej.
jazda? Jo. Czy czytałeś ostatnie tomy Bragelona? Czyś widział, jak ginie Porthos, jak umiera Athos, jak pada D'Artagnan, a jeden tylko ocalony przez los pozostawa na ziemi, Aramis? Czyli jak ginie najzacniejsze serce, jak umiera wzniosłość bohaterska, jak pada genialne męstwo, a jeden tylko podstęp i przebieg ratuje się i trwa. Życia połowę. Najlepszą straciłem. Zużyłem siły, duszę i zdrowie na to, by fałsz, próżność i pychę znaleźć tam, gdzie widziałem anioła. A miałem tego właśnie przy sobie i pod bokiem moim. I zapoznałem go. Aż wreszcie odkryć go miałem. Takim aniołem jest Eliza. W głowie mi huczy. W oczach ciemno i sino i smętno. Rozchodzę się. Rozbieram się z jedności mojej, by przejść w rozmaitość światów. Czuję, że moje indywiduum rozpryskuje się, moje myśli gasną. Moja wola kona. Ot. I motyl mógłby mnie obalić. Jestem tu. Jestem, ale wy mnie sądzić nie będziecie. Ja się już wybrałem w drogę. Ja stąpam ku sądowi Boga. Życie należało do pani. Jego śmierć jest moja. Wieczność moja. Bez brzegów. Bez wysep, bez końca, co się wiecznie pali. Wiecznie jaśnieje, a nic nie oświeca. Poezjo, bądź mi przeklęta. Jako ja sam będę na wieki.